Mówisz Legia Warszawa, myślisz piłka nożna czy koszykówka, która nie tak dawno wróciła do polskiej elity. Ale Legia to też wieloletnia historia i tradycja siatkarska. Na próżno szukać w naszym kraju klubu, który 28-krotnie sięgał po medale Mistrzostw Polski, a dodatkowo wywalczył 5 krajowych pucharów. Klub, który na przestrzeni 92 lat przeszedł wiele zawirowań, a chwilę chwały przeplatał z niemałymi problemami. 28 medali Mistrzostw Polski to jak na razie niepobity wynik przez żadną inną drużynę. To jest coś, czego nie można tak naprawdę gdzieś kupić, tak? To jest tradycja, to są wspomnienia, to są wspaniali ludzie, którzy przewinęli się i przez ten klub, i przez trybuny, tak? Które żyły, kiedy ta siatkarska Legia święciła swoje triumfy. Początki siatkarskiej sekcji męskiej datowane są na 1930 rok. Pierwszy medal i Puchar Polski zespół ze stolicy wywalczył po 22 latach i pierwszej reaktywacji. Przekształcenie Legii w CWKS zapoczątkowało proces powstawania najsilniejszego klubu w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie w latach 60. Przez dekadę Legia nie schodziła z podium Mistrzostw Polski, zdobywając w tym czasie 5 tytułów. Należała nie tylko do najlepszych drużyn w kraju, ale i Europie. Dwukrotnie meldowała się w półfinałach Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, dzisiejszej Ligi Mistrzów. Lata 70. to prawdziwa sinusoida. Po wielu sukcesach warszawianie spadli do niższej klasy rozgrywkowej. To dało impuls do zmian, a trenerem siatkarzy został Hubert Jerzy Wagner. Ja miałem kontynuację jakby reprezentacji i potem trener klubowy. No i no w Legii fajnie czas też wspominam. Moje przyjście do Legii wiązało się z tym, że ściągał mnie Hubert Jerzy Wagner, więc to wystarczyło już za wszystkie emocje. A potem jeszcze obok mnie Tomasz Wójtowicz, Włodzimierz Stefański, Alek Świderek i jeszcze paru innych chłopaków, którzy się potem przebijali przez całą karierę, bo Legia była takim klubem, w którym wiadomo, że sporo zawodników przychodziło, odchodziło. Magnesem na zawodników był jednak nie tylko trener. Na początku były niefajne początki z Legią, bo zostałem z nienacka powołany jakby do wojska w 76 po olimpiadzie. To dla mnie był szok. Wojsko się kojarzyło raczej średnio w tamtych czasach, więc wielu sportowców przeklinało ten dzień powołania, ale ratunkiem były kluby wojskowe albo kluby górniczo-hutniczo, te, które potrafiły wyreklamować od wojska. Historia w przypadku Legii zatoczyła koło. Jakby ze śmiercią Okręgu Warszawskiego i z całą rekonstrukcją, która dotknęła cały kraj generalnie w jakiś sposób, no to takie kluby jak tak sponsorowane przez firmy, nazwijmy dzisiaj, jakim jest wojsko i jakim jest dzisiaj policja, no to wszystko się zaczęło sypać i to sypało się bardzo szybko. Nasza sekcja się rozpadła właściwie do zera, straciła też i obiekt, straciła możliwości finansowania przez wojsko. To była dość nagła śmierć, taka od wicemistrzostwa Polski, od Pucharu Polski w 95-96 roku, za 4 lata to już było wszystko pozamiatane. W ubiegłym sezonie Legia wywalczyła awans do Tauron pierwszej ligi, w tabeli której plasuje się w środku stawki. Jeśli chodzi o ten sportowy aspekt, no to rzeczywiście fantastycznie układa się ten sezon dla naszego zespołu. No niestety nie układa się to tak dobrze, jeśli chodzi o kwestie finansowe i organizacyjne. No, mamy niestety spory problem z tym, żeby, no mówiąc wprost, dopiąć budżet do końca sezonu. Kibicuję im bardzo, bo wiem, że jest bardzo ciężko, a to, że oni są w pierwszej lidze, awansowali i się w tej lidze dobrze trzymają i jakieś tam całkiem niezłe wyniki sportowe robią, to tylko mogę gratulować, ale jestem pełen obaw, co dalej. W pierwszym sezonie naszym najważniejszym celem to jest utrzymanie się w tej lidze. Drugi absolutnie priorytetowy i najważniejszy cel to jest zdobycie sponsorów, takich sponsorów, którzy zagwarantują nam taki spokój przede wszystkim przed budową zespołu, przed następnym sezonem. No i w kolejnych latach myślę szeroko zakrojona budowa coraz lepszego składu po to, aby ta drużyna się rozwijała. A tego pozostaje życzyć też innym zasłużonym klubom, bo tych, które walczą o nawiązanie do sukcesów z dawnych lat, nie brakuje.